Białko serwatkowe czy białko roślinne? Oto jest pytanie, które pewnie nieraz pojawiło się w Waszych głowach. Dzisiaj postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości, żebyście wiedzieli, jak dokonać dobrego wyboru. Hej, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Jak widzicie, znajdujemy się na siłowni, ponieważ będziemy rozmawiać na temat z okolic fitnessu, siłowni, sportu i tak dalej. Białko serwatkowe czy białko roślinne, które jest lepsze, który ma lepszy skład i w które warto zainwestować nasze pieniądze, ponieważ czasem może być to niemały wydatek. Więc będziemy rozpatrywać te dwa białka w trzech kategoriach i to będą takie nasze trzy kategorie porównań. Pierwszy to jest oczywiście skład, drugie to jest zawartość białka w jednej porcji szejka, a numer trzy to już jest sam smak. Najważniejszy jest skład, tak więc mam tutaj dwa produkty, które mogą z pewnością ze sobą konkurować. Jest to reprezentant białek serwatkowych i reprezentant białek roślinnych. I teraz przetestujemy ich skład i zobaczymy, co się w nich kryje. Więc mamy tutaj produkt Optimum Nutrition Gold Standard. Jest to białko serwatkowe, smak czekolada, mięta. Muszę posłużyć się telefonem, ponieważ nie ma tutaj składu po polsku. Izolat białek serwatki zawiera emulgator lecytyna sojowa, koncentrat białek serwatki, hydrolizowany izolat białek serwatki, aromaty, okruchy ciasteczek, mąka pszeniczna, cukier, olej palmowy, rzepakowy, odtłuszczone kakao w proszku, sól, proszek do pieczenia. Delicious, delicious, good, yummy. Tak się zastanawiam, czy nadal czytam skład białka, odżywki białkowej, czy jakiegoś ciasta. No ale dobrze. Proszek do pieczenia, sól, substancje stabilizujące, karagen, guma guar, substancje słodzące, alcetufam K, sukraloza, kompleks enzymatyczny, amylaza, proteaza, celulaza, beta D, galaktozydaza, lipaza. Ogólnie, jak widzicie, skład jest dość obszerny. Dobrze, więc teraz zobaczymy, jak wygląda tutaj to białko roślinne. Jest to o smaku czekoladowym, tam to było czekolada, mięta. Białko grochu, białko ryżu brązowego, białko konopi, sproszkowane kakao obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny aromat, substancja słodząca, glikozydy stewiolowe. Tak więc możemy bardzo łatwo zauważyć, że mamy tutaj produkt słodzony sztucznymi substancjami słodzącymi i mówię tutaj oczywiście o białku serwatkowym i mamy obok bardzo czysty skład, bardzo dobry, który z pewnością bym poleciła, ponieważ jest to białko słodzone stewią, więc jest to taki naturalny słodzik. Ponadto doczytałam, że było testowane na metale ciężkie i pestycydy. Jeśli chodzi o białko serwatkowe, no nie jestem w stanie powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo dobra jakość, ponieważ jest to białko serwatkowe, więc jest ono pozyskiwane z mleka. A jak wiemy lub nie wiemy, zależy jaka jest nasza edukacja, ale w mleku znajduje się bardzo dużo hormonów, których nie do końca byśmy chcieli. Z pewnością nie chcielibyśmy ich spożywać codziennie i to jeszcze w takiej bardzo, bardzo skondensowanej formie. Przekonują mnie również tutaj te aromaty. Aromatem, który jest w białku roślinnym, to jest naturalne kakao dobrej jakości, a w tej drugiej opcji serwatkowej niestety są to syntetyczne aromaty, których nikomu nie jestem w stanie polecić. Więc jakbym miała podsumować tą pierwszą kategorię, czyli skład, wygrywa oczywiście białko roślinne. Czysty skład w porównaniu z bardzo nieczystym składem, ponieważ nie wiem, jak jestem w stanie wytłumaczyć okruchy ciasteczek i proszek do pieczenia. W sumie skład podobny jak do jakiegoś cukierniczego wyrobu. Nie wiem, co producent miał na myśli, ale z pewnością ma to polepszyć walory smakowe i konsystencję tego białka. Ale czy jest to warte naszego zachodu i naszych pieniędzy, to pozostaje nam to Wam. Drugą kategorią jest zawartość białka. Najlepszym wyznacznikiem będzie tutaj ilość białka na 100 gramów, no i jest tutaj 78 gramów, czyli 78% białka. Jeśli chodzi o drugą roślinną opcję,
Wygląda to troszeczkę inaczej, ponieważ mamy tutaj na 100 gramów 66 gramów białka, czyli 66%. Przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, że tutaj teoretycznie na 100 gramów produktu jest troszeczkę mniej białka, ale dzieje się tak za sprawą tego, że jest tutaj dodatek kakao. Dodatek kakao sprawia, że na 100 gramów przypada troszeczkę mniej tego białka, ale jak widzimy, nie jest to jakaś znaczna różnica i z pewnością ten atrybut powinniśmy brać na plus, ponieważ kto nie chce dodatkowej porcji najlepszego kakao? Ale taka ciekawostka, wariant waniliowy, który nie posiada już tego kakao, ma praktycznie ilość białka na 100 gramów produktu, no taką samą jak tutaj wariant serwatkowy, więc tutaj ewidentnie jest to tylko i wyłącznie dzięki kakao. No należy też zwrócić uwagę na przyswajalność tego białka. Tutaj mamy właśnie kombinację trzech różnych białek, dzięki którym to białko można nazwać białkiem kompletnym, białkiem pełnym, zawierającym wszystkie aminokwasy. Wiele osób czasem się zastanawia, czy białko roślinne jest pełnowartościowe i zawiera wszystkie te niezbędne aminokwasy, żeby nazwać to białkiem tym takim pełnowartościowym i pełnym. Więc tak, odpowiadam, ta kombinacja, możecie sobie wszystko tutaj przeczytać dla tych chętnych, którzy chcą jeszcze więcej wiedzy na ten temat. I może właśnie ten skład będzie decyzyjny, skoro oba te warianty są tak samo przyswajalne i praktycznie mają pełen profil aminokwasów, to wydaje mi się, że decydentem powinien być skład. A jeśli chodzi o skład, to już mówiliśmy, który produkt jest znacznie lepszy. No więc zostaje nam już tylko kwestia smaku. To jest praktycznie odczucie takie bardzo subiektywne. Tutaj porównanie no, nie jest do końca miarodajne, ponieważ jak możemy porównać produkt, który ma pełno sztucznych aromatów, który jeszcze bardzo mocno ingeruje w konsystencję, bardzo sztucznymi substancjami, z produktem, który ma wręcz perfekcyjny i czysty skład, wolny od tego całego syfu, tak bym to nazwała, ciężko jest mi ocenić. Wydaje mi się, że zostawię ocenę Wam, ponieważ każdy ma inne kubki smakowe, każdemu smakuje co innego, ale przede wszystkim moje kubki smakowe wybierają opcję zdrowszą i bardziej naturalną. Tutaj oczywiście te okruchy ciasteczek, proszek do pieczenia, różne dziwne aromaty. Tutaj jedynym aromatem jest kakao, tak jak wcześniej wspomniałam, więc smak jest naprawdę naturalny i bardzo fajny. Nad tym trzeba się z pewnością zastanowić. Ale jeśli chodzi o tą wersję roślinną, mogę Wam powiedzieć i polecić. Jest to naprawdę bardzo smaczne białko i faktycznie ciężko jest je porównać z takim bardzo sztucznym produktem. Praktycznie nie powinnam tego robić, nie chcę też skrzywdzić tego naturalnego produktu, więc to musicie sami przetestować. Ale konkludując, wydaje mi się, że jeśli jesteśmy osobami, które bardzo dbają o zdrowie, chodzą na siłownię, biegają, yoga i tak dalej, to zwracamy uwagę na takie różne rzeczy typu skład, pochodzenie danych składników i tak dalej. Więc tutaj, jeśli chodzi o to, wybór powinien być jasny. Te wszystkie wymogi zdrowotne z pewnością zapewnia nam białko roślinne. I tutaj, jeśli mówię o białku roślinnym, to nie mówię o każdym białku roślinnym, tylko dokładnie o tym Plant Force Pure. Mogę tutaj mówić złe rzeczy na temat białka serwatkowego, ale również znalazłam białka roślinne, które nie mają wcale dobrego składu i nie warto inwestować w nie naszych pieniędzy. I jeśli jesteście zainteresowani zakupem, to to białko dostaniecie na silaroślin.pl. Silaroslin.pl bez polskich znaków. Więc już na do widzenia. Chciałam tylko powiedzieć Wam, że nie warto jest tak do końca wierzyć w obietnice producentów. No nie wierzyłabym tutaj z pewnością w ten złoty standard, ale nie każdy producent postępuje w ten sposób. Mamy tutaj Plant Force Pure i tutaj zdecydowanie zgodzę się, że to białko jest czyste, tak jak jest bardzo dużym tekstem na opakowaniu. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to wiecie co robić. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Ja i bardzo smaczne, zdrowe i czyste białko machamy Wam. Pa, pa. Na do widzenia. Pa, pa.